No, to witam po dosyć długiej przerwie w Hard Track Apokalipsie. Jesteśmy w trakcie wczytywania gry. No, wypadałoby się wytłumaczyć w takim razie. No cóż, chory jestem. Tyle musicie wiedzieć na dobrą sprawę. I nie, kurwa, nie na wory dla odmiany. Ale nieważne, dobra, już chrzanić o tym. Część to. Dobra, stacja paliw, tam skoczymy później. Na razie tak, musimy dogonić Alicję. Felix nie zabił twojego ojca, jedynym śladem jest Alicja, jest świadkiem tej zbrodni. Tak, musimy zapierdalać do portu. Do portu jest kawałek drogi! Ja myślałem o tym, pamiętacie, w poprzednim odcinku, myślałem, kurwa, o tym. Sprzedaniu Maksyma, kupieniu Urala i może do jakiejś normalnej broni. I szczerze mówiąc, chyba tak zrobię, wiecie? Bo naprawdę, utrzymanie tego gówna jest po prostu nieopłacalne dla mnie. Gordzik naprawdę potrafi świetnie... O, River, Włóczęga. No właśnie to co mówiłem, niektórzy bandyci mają imiona, cholerka. Nie dropną. 5 kilosów, cholera, jasna. Kawałek drogi. Stacja jest, nie? Dobrze pamiętam. Co się, no oczywiście, tak, stacja paliw, ale mam na myśli, że tutaj jest... Nie, tutaj jeszcze nie. No nie, to są wyścigi chyba, tak? Kołchoz jakiś. Gdzie jest moja myszka do diabła? Zaraz, czekaj, coś tu się dzieje śmiesznego. Okej, chyba jest git, dobra. Co tam, barmanie Leonie? Gówno. No to cieszę się. Nie mają innych barw, to są chyba cztery podstawowe. Jedna defaultowa, potem czerwona, niebieska, zielona i... Maksyma nie będę naprawiał, wahał zupełnie. Ale jestem prawie pewien, że to wygląda przynajmniej troszkę jak tor wyścigowy. O co chodzi z tą wioską, swoją drogą, kołchoz? Rol... kurwa, żebym się dowiedział. Co wy tu farmicie, kurwa, drzewa? To oczywiście, że już zboczyłem z kursu, ale kurwa, chcę to zobaczyć. No to, żebym się nazobaczył. Nieważne, ja tu sobie zrobię kółko, wy to zobaczycie prawdopodobnie na przyspieszeniu. Mapę i tak muszę odkryć, więc... Kurwa, odkrył. Tam jest jakiś domek. Ciekawe. Nieważne, jedziemy w takim razie do Porto dalej. Coś mnie gryzie, chyba. Ej, kolego, drogą. Show no mercy. Ural. Kto był? Au. Sprzedać ten złom w tamtym mieście, ale chrzanić, szczerze mówiąc. No, mostem nie przejadę raczej. Właściwie spać go! To tory, by the way, nie? Tak, te kropki to tory. Śmieszne. It's showtime. Kurwa, znowu. Kolejny urok. Ale masz, kurwa, zwykłe gówno na sobie, to jest pierwsze. Zobaczmy, może wozi coś krzyżlotniściowego. Nie, Ryan. Nie, gumku, wam. Czy może korda? Nie, ja też widzę, że masz szersze nie od razu. Tak, to nie dropnął Wajza.
Dobra, gdzie jesteśmy? Olimp, kurde, żem odkrył. Co? Na górze pewnie. To trzeba zobaczyć, co się w Olimpie dzieje. Dobre. Ach, chuja, tu jest on. Prawie na górze. Do kogo wy należycie? Do Techno, czyli do tych kutasów z Midgardu. Stacja benzynowa, znaczy benzynowa, kolejowa mam na myśli. Czyli dobrze mówiłem. Ech, gówno. Co tam? Masz robotę? W stacji. Pewnie, za 5 kafli, kurwa, się przejadę jeszcze, kurde, w dół. W rączku całuję. Za 60 złom chodzi. Dobra, jebać, pewnie zabiję i tak kogoś, czyli zwróci mi się z problemu. Zatankować, nie naprawiać, chociaż można by w sumie. $3900. To niedużo. Ja, to jest woda. Prawdopodobnie ocean. Może nie wygląda, biorąc pod uwagę, że widzę drugi brzeg. Ale jestem prawie pewien, że to jest, kurde, już ocean. Porto, kurwa, miasto portowe. Jak możecie się domyśleć. Co tam? Jakieś... Chyba kamycory, by się wydawało, że wieżyczki może. Chyba nie są zwykłe kamycory, a to jest jakaś śmieszna baza. No chyba będzie, kurczę, w jakimś queście wykorzystana, bo na razie to zakładam, że podjadę i gówno się stanie, nie? Nie. Dobra, no to Lipka, jedziemy dalej. Swoją drogą, gdzie ta druga stacja paliw? Cholera wie, tak? Trudno. Woda, śmiertelny wróg, kurczę, samochodu, niestety. Musimy go trzymać z daleka, wszelki wypadek, żeby, nie wiecie, nie wybuchnąć! Co do kurwy! PHT, kurde, nie korda, łajzo. A drugi ma szerszenia, ech! Ale dobrze mówiłem, że spotkam rajderów. Lepiej dalej, dobra. Ciebie na dwa strzały, bo mogę. Zbędny PKT na wykładkę szerszeń za 19. A, Chryste. Dobra, jebać, nic tu nie zostanę ciekawego do to. Jesteśmy zbyt daleko od jakiegokolwiek miasta, żeby się tu wrócić, więc Lipka. Będziemy wracać, to prawdopodobnie już tego tu nie będzie. Szajsa! A, się kartę ustawię odpowiednio, to chyba już Porto widać. Patrzę, gówno, pod kątem, Porto, no i miło. Tja, tam są góry, mówisz, co? Ej, po tych górach chyba też trzeba się będzie poszlać, że dobrze pamiętam. Samemu w sensie jestem prepen, że nie ma tam questów. Ale są właśnie drogi, jak widać, i ten. Naprawdę prawdopodobnie będzie można trochę lutu zgarnąć. W każdym razie jest woda. Nie jest jakoś spektakularnie zaznaczona na mapie, ale jest. Właśnie, kurde, jak przeglądałem screeny z tej gry, to mi się cholernie ta gra podobała, kurczę, na screenach zwłaszcza, wiesz? Właśnie jedziesz sobie i były właśnie, kurczę, taki obrazek, kurczę, i te domki, wiesz? Mi się wydawało, że do każdego domku można wejść, kurczę, zwiedzać, open world, wychodzić z tej ciężarówki, nie? Niestety nie do końca się to sprawdziło. Co zmienia faktu, że zajebiście się w to gra. Statki domki zajebiste ze statków właśnie. Okay, widzę, że koledzy mają port, mają wszystko, a tam mają, powiedzmy, nie wiem, hub. Miasto jest trochę większe niż, powiedzmy, sam central hub. Kurwa, obwarowani to są, że hej. Gdzie tu, kurczę, stoi? Transport technaczów jakiś. Dobra, wchodzimy. Uff. Czepkało, ktoś tam się napieprza. O matko, archeolog, co tam? Paryska, jakbyś się ich pozbył. Zobaczę, co się da zrobić, z przyjemnością w sensie. Obywatel Kane, powiedz mi, gdzie jest Alicja, kolego. Nigdy nie dotarła, została zatykowana po drodze i w kryjówkę jest na wybrzeżu. Kurwa, oczywiście, że tak.
na maksie. Co tam? Blokus za 4 kafle z przyjemnością. No i złapać po 500, to miło. Szekel wreszcie. Powiedzmy, że masz kurwa. Nie, nie mają Urali jeszcze. No kurwa, przecież. Nie trafi zaraz. Ale mają Korda. Może od razu się na Korda przerzucić, kupić za 3 kafle. Albo świetnego, kurczę, za 4. Dobra, się przerzucę od razu. Precz i chodź. Nie mam 19 kafli w kieszeni, mogę się naprawiać bez problemu. A i mogę też jakieś ekipę kupić, tak? Tak, ale gówniarą generator, dobra. Też mogę kupić wirce najwyżej, bo tam wiem, nic nie daje praktycznie. Myślę, że wiry mam albo zwykłe, albo świetne. Naprawdę mi to nie jest potrzebne. Masy więcej, trochę lepsza moc silnika, prędkość maksymalna, naprawdę mnie to jakoś nie jara. Dobra, zobaczmy, o co chodzi z tymi bandytami. Co się tak rwiesz, kolego? Tego są wieżyczki, nie? Słucham, dobra, pochwalcie się, kurwa. Kto szturmuje Porto? Jakieś łachy. Kurwa, też Korda dropnął. Warfit, kurczę, to dobrze, że za 4 kafle kupiłem swojego. Fucking hell. Co to jest? Dostarcz przesyłkę, nie. Powiedz mi, kurczę, gdzie ci archeolodzy obozik rozbili? W górach. No to przynajmniej, no to się myliłem najwidoczniej. Jest kłościwo w górach. Co to kurwa jest? Ci bandytów, ten transport, kurde, się tak rwie strasznie na tych bandziorów. To nie jest ani zdrowe, ani mądre, kolego. Złom, złom. Dobra, to ja to sprzedam, bo pewnie pojadę w góry, to spotkam więcej przeciwników. Chyba nie. Dobra, jebać animację. Bawić wymogę. Sprzedać, bo trzeba. Dobrze, ekipa? No nie ma, no kurde, jest generator i... Nie chcę ulepszać, kurde, tego szajsu. Chcę zbierać pieniądze na... Ale lepsze autko, no. Beautiful. Here I am. Trochę mną szarpnęło. Kurwa. Tak, tak jak przypuszczałem. To nie jest kot, nie? Tak, to są te wieżyczki. To jest ten transport nieszczęsny. Tu nie będę strzelał, bo kurczę, przez przypadek... Postrzelę wieżyczkę, tak. Mam niemiłe, nieprzyjemne. Zbędne i nikomu niepotrzebne. Ten transport, co będzie teraz tak stał po środku drogi? Ja tu widzę, że jakiś NPC, on kurczę się nigdzie nie wybiera. Dobra. Się w takim razie... Kurde, jeszcze więcej! Temu, czy co? No dobra. Tak, jak pewnie zauważyliście, kurczę, od czasu jak zamontowałem Korda, pozbyłem się Maksyma. Cześć, kurwa, kolego. To jest śmieszne, że każda, powiedzmy, rasa ma, kurczę, ten... swój, powiedzmy, głos. Awanturnicy takie, have a nice day. Tutaj, kurde... Nie wiem, strasznie nie wieści głos, kurczę, ma ten facet. Może to możliwe, że to nawet kobieta jest. Ciekawe, ciekawe. No ja mam oczywiście swój głos, ale ja jestem the main protagonist, kurczę. Ghost for granted, kurczę, tak zwane. Dobra, jak się tam do, jak się tam kurde dostać, bo już się drogi pierwszą. Myślę, że tam chyba. Zauważył. Trudno. Wiem, że pogoni. Jak nie pogoni, to nawet lepiej, nie? Są co jesteś frajerzy, którzy faktycznie przeszkadzają w wykrywaniu. Co? A, jakiś łapy z wykrywania. Aaaa, nie nic ciekawego nie macie. O, można popatrzeć, co tu kurde wygrzebują ciekawego. A mianowicie cholera jasna wie.
Koloseum? Jesteśmy, kurczę, w Egipcie? Przepraszam, jest, bo kurwa dawno jesteśmy, jakby jesteśmy w Grecji. W sensie, no nie jesteśmy, ale no co, jest Olimp, jest... Nie wiem, Midgard? Chuj, może to Rzym, że jesteśmy we Włoszech. Miałby sens, bo jest połączone z mainlandem w sumie, ale na... ale tym, ale w Rzymie nie było Olimpu chyba, nie? To za łach, a ta ciężarowa nieszczęsna. Nie stać w miejscu, tylko zapierdalać. Więcej złomów. No dobra. Chyba co więcej gdzie więcej warto od tego PKT? Ta, no i do tej Alicji, kurcie. No będzie obozio bandytów. Jakiś urwicho. Co nie podjadę chyba, że górką. Coś kurwa daleko od domu, kolego. Wiecie, już wieżyczki nie będą ratować. Ciekawe, że w ogóle niektóre wieżyczki mam shotguny, a niektóre minigany. Myślałem, że istnieją tylko wieżyczki z miniganami. A chuj, dobra. Rozumiem. Myślałem, że muszę, powiedzmy, oddać questa, ale najwidoczniej nie bardzo. A coś z roboty? Nie, dobra. To mogę kupić drewno. W sensie, no, drewno. Ja nie będę kupował drewna. Schodzi po 200 chyba, więc... Dobra, Alce trzeba pomóc teraz. A potem zainteresować się tymi innymi zadaniami pobocznymi. Tam widzę jeszcze, jest, kurwa, jakiś przejazd. Ej, ja to będę musiał pojeździć, ale za sam. Takie kurcze eksplorowanie mapki, to wiesz... To kto do diabła tam po wiosce jeździ? Skoro, już myślałem, że ani razu nie trafię. Wybuch na amen. No tego laserowania będzie mi brakować. Paradoksalnie bardzo ładne chmurki. Przepraszam, nie widzę pierwszego strasznie szybko. Się wszystkie kurde warunki pogodowe, kurcze, pozmieniały. Prawa fizyki się pozmieniały również. Podczas tego kataklizmu najwidoczniej. No kurde bardzo. Otko, które ma bodajże, czekaj. Stacja gdzieś powinna być. Tutaj, tutaj. Otko, które ma kurwa 166 ton, skacze kurcze, jakby miało, nie wiem, par kilo. Po prostu dobre sprężyki mam, prawie. Czy te opony mam helem wypełnione, też nie wiadomo. Zapiszę grę, bo cholera wie co się tam stanie. Ci tam, że mówiłem, że ta osada będzie kurwa tym. Z questem jakimś związana. Well, well. You've come to the wrong place, pal. A jest jalka, kurczę, z wikurą. Yeah, right.
saved you, and now you'll tell me he killed my father. I have nothing to do with it. It wasn't me. I don't blame you. Why are you here, then? It's so far from your home. I ask questions here. Tell me, who attacked Nicole? You're the only witness. Yes, I was. Terrible. Who was it? Crimson Dawn, the terrorists from the west. They would rarely leave their native land, but now they have started to come out. How do you know? I travel a lot. I look for lost technologies and artifacts. I see. But why would they attack innocent people like us? Something drives them out of their lairs. Their attacks have become more and more frequent lately. Many towns suffer from their raids. I will avenge. They will die, all of them. Don't be hasty. There's no need to kill everybody. The man you need is their leader, Axel. Destroy him and his evil empire will fall. You are right. Axel will pay. You must know that he is a dangerous man. It'll be quite a challenge to get him. Don't worry about that. Just show me the way. There is only one way I'm aware of. The tunnel under the mountains. Ask somebody in Asgard. They will show it to you. Farewell, Hero. Goodbye. Thanks for the help.